Wyszedł tedy Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu, a biegli obaj razem. Ale ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu, a nachyliwszy się ujrzał leżące prześcieradła, jednak nie wszedł. Przyszedł także i Szymon Piotr, który szedł za nim i wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradła oraz chustę, która była na głowie jego, nie leżącą z prześcieradłami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. Ewangelia Jana, 20 rozdział, od 3 do 7 wersetu. Maria Magdalena powiedziała Piotrowi i drugiemu uczniowi, że Pana nie ma już w grobie. Gdy Piotr jest w tym kontekście właściwą osobą, z którą można o tym rozmawiać. W zasadzie lepiej zapytać, czy Piotr jest w tym kontekście właściwą osobą, z którą można o tym rozmawiać. Czyż Piotr nie zaparł się Pana Jezusa Chrystusa? Tak było. Ale Piotr nie jest Judaszem. Piotr gorzko żałował swojego czynu i pozostał w gronie uczniów. Razem z Janem wyrusza, aby się przekonać na własne oczy. Najwyraźniej oni również nie pamiętają zapowiedzi Jezusa, że po 3 dniach zmartwychwstanie. Wiadomość o pustym grobie pobudza do działania tych dwóch mężczyzn, którzy teraz wręcz ścigają się ze sobą. Jan jest szybszy od Piotra, w końcu jest młodszy. Dlaczego w ogóle jest o tym mowa? Czy chodzi o to, aby wyjaśnić, że Jan szczególnie doceniał i odwzajemniał miłość Jezusa? Z kolei Piotr pozostawił po sobie przygnębiające wrażenie. Od chwili zaparcia się Pana Jezusa Chrystusa nie miał jeszcze okazji z nim rozmawiać. Z drugiej strony Piotr wykazuje się odwagą i wyprzedza Jana, wchodząc do grobu. Wszędzie jest czysto i schludnie. Można zauważyć, że chusta na twarz jest zwinięta i położona osobno. Wyraźny znak, że ciało Jezusa Chrystusa, naszego Pana, nie zostało zabrane potajemnie i pospiesznie przez wrogów lub przyjaciół. Porządek w grobie potwierdza, on zmartwychwstał. Wyszedł tedy Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu, a biegli obaj razem, ale ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu, a nachyliwszy się ujrzał leżące prześcieradła, jednak nie wszedł. Przyszedł także i Szymon Piotr, który szedł za nim i wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradła oraz chustę, która była na głowie jego, nie leżącą z prześcieradłami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. Ewangelia Jana, 20 rozdział, od 3 do 7 wersetu.